Jest coś. O, jest coś. Jest taki karpiuszon, ale waleczy naprawdę. I teraz tu mamy pelety. Co tam sobie, Wojtek, kupiłeś? Ping-pongi. Myślałem, że już tego nie produkują. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wraz z Wojtkiem jestem na komercji Hi-Res Dawidy. I ostatnio byliśmy, to łowiliśmy tam z drugiej strony, na tamtym stawie. Jeżeli nie oglądaliście filmu, to oczywiście film w karcie. A dzisiaj będziemy łowić tutaj, na tym łowisku, gdzie są większe ryby. I niestety jest mniej brań, ale jak biorą, to naprawdę same duże. Także dzisiaj nastawiamy się na grubą rybę i idzie Wojtek ze sprzętem już. Tak, to jest nasz cały sprzęt, ja się szybko rozpakuję i będę nagrywał już, jak już wszystko będzie rozstawione. Dobra, więc tak prezentuje się mój pierwszy zestaw: sprężyna, w niej ugnieciony pelet, guma balonowa oraz na haku dwa ziarenka kukurydzy i coś takiego ląduje w wodzie. Pierwszy raz będę łowił na sprężynę. Nie wiem, czy ten zestaw jest dobrze zrobiony. Tutaj dałem taką kuleczkę gumową, żeby nie waliła sprężyna o krętlik. Dobra, i to zarzucam do wody i zaraz pokazuję wam zestaw na kule proteinowe. Tak się prezentuje mój zestaw na metodę na kulkę proteinową. Na metodzie jest pelet, guma balonowa, a na haku jest, a na haku z włosem jest kulka proteinowa, truskawka. I tak zarzucam i myślę, że rzucę nią gdzieś tak na środek po prostu. Dobra, więc my już jesteśmy rozstawieni. Tutaj mamy spławiki. Ja mam na chleb, Wojtek ma na czerwone robaki, tripodzik, sprężyna z kukurydzą na haku, metoda z kukurydzą na haku. To jest metoda z kulką proteinową, truskawka. I tak łowimy. Tutaj Wojtka grunty i czekamy na jakiekolwiek brania. Mam nadzieję, że coś fajnego ci się uda złapać. I z Wojtkiem pokazujemy tylko swoje ryby, także wbijajcie do niego na odcinek. Tak. Wbijajcie do Wojtka. Ja sobie tutaj będę teraz jadł, czytał książkę i czekał na jakiekolwiek brania. No i tak łowimy. Dobra, więc łowimy tutaj na tym stawie, gdzie są większe ryby. Jest ich o wiele mniej niż tych małych tam na drugim stawie. Ale łowimy tu z takiego powodu, że nie było miejsca już kompletnie, żeby zarzucić. Naprawdę każde miejsce było zajęte i nie mielibyśmy jak zarzucić tymi gruntami swoimi. Dlatego stwierdziliśmy z Wojtkiem, że tutaj sobie na tą miejscówkę przyjdziemy, na ten staw. I spróbujemy tutaj swoich sił. Mam nadzieję, że chociaż jedną rybę uda nam się tutaj złowić, bo tutaj naprawdę jak biorą ryby, z tego co usłyszałem od miejscowych, to są to grube sztuki już. Także próbujemy. Wędeczki są już zarzucone, czekamy tylko na jakiekolwiek brania i tak działamy, nie Wojtek? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra, rzut po rybę. Halo. Halo. Mason, przywołaj mi karpie do porządku. Przywołuję karpie do porządku. Dobra, ja sobie zmieniłem jednak pozycję tripodu, bo widziałem tutaj ryby się kotłują dosłownie na środku. Mam nadzieję, że coś uderzy tutaj na ten tripod, a tam sobie Wojtek łowi i tam mam jeszcze spławiczek. I tak działamy. Mamy godzinę 12. Jesteśmy tu od godziny 9, na razie nic totalnie się nie działo. Jeszcze tak myślę, że posiedzimy z godzinę tutaj na tym stawie i nie wiem, czy nie przejdziemy na ten drugi staw po prostu, na te mniejsze ryby. Bo jak na razie nic się nie dzieje, jest nudno, no. Nudno jest. Ale wyskoczyła. Okoń. Jest okonek. Od razu praktycznie po zarzucie do wody. Coś takiego. Lecę go odhaczyć.
Dobra, coś takiego, taka mała rybka. Czekamy na te karpie, nic nie bierze, to ja sobie zarzuciłem na spławiczek na czerwone i taki okonek. Dobra, hop do wody, ale czekam na jakieś prawdziwe ryby. Była kolejna ryba, jest kolejna ryba. Kolejny maluszek. Ale ten to już tak naprawdę maluszek. Ale biorą ładnie. Biorą fajnie, na spławiczek. Dobra, lecę go odhaczyć. Dobra, taka malutka rybka leci do wody. I rzucam dalej na ten spławiczek. I czekam na coś w końcu, aż coś walnie tutaj na ten gruncik. Idzie. Malutka rybka. Jakie maleństwo. Coś takiego. Szkoda, że spinningu ze sobą dzisiaj nie mam. Coś takiego. No i gdzie te ryby? O, i tutaj. Jest. Ten już bardziej walczy. Ale tak malutki. To jaki ma... Ła, cały jak ochlapał mnie. Taka waleczna rybka, wrzucam ją od razu do wody, bo jest malutka, naprawdę. I bawię się dalej. Czekam aż na te grunty w końcu coś się zacznie dziać, ale no jak na razie nic totalnie się nie dzieje. Nie, to jest świetne. I u mnie nie siedzi. Ale tym razem chyba jakaś trochę nie... To nie dużo bardzo. O, u mnie siedzi. O, i wychodzi, jest dublecik. Patrzcie, jakie maleństwo, no. Takie maleństwo. Odhaczamy szybciutko. Dobra, leci do wody od razu. Ja mam jakieś resztki tego robaka już, ale staram się na to coś złowić. O, i udało się. Taki okonek malutki. Fajne kolorki. Dobra, wrzucam go od razu do wody. No, nie no. O! Co się dzieje? Kurczę, no nie wrzucę, żeby zacząć. Ta już trochę powalczyła. Dam jej trochę powalczyć w tej wodzie. Niech ma satysfakcję. No, taki już większy. Taki okonek leci do wody. Wow, 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 wow. A, złapałem. Żeby nie było. Dobra, wrzucam. Hop. Idzie. Oj, ten trochę większy. Walczy fajnie. Aj, byczku, nie ze mną te numery. Taki okonek. Myślę, że chyba największy dzisiaj, ale tak malutki. Lecę z nim do wody. Tak się prezentuje. Dobra, wypuszczamy go. Hop. Dobra. Dobra, więc mamy godzinę około 15. I wraz z Wojtkiem stwierdziliśmy, że przyjdziemy sobie tutaj na ten stawik, co ostatnio łowiłem. Tutaj macie w karcie oczywiście. Tutaj na jakieś 2 godzinki teraz sobie przyjdziemy jeszcze przed zamknięciem i myślę, że może coś się udać jeszcze tutaj złapać. Ja czekam na razie na Wojtka, aż przyniesie rzeczy. Tutaj tripodzik rozstawiony i będę tutaj zarzucał. Ale walczy fajnie. Oho. Ludzie, ale akcja. No ja też już tutaj jest. O kurczę, jak mnie podbierzemy teraz? No dobra, mamy podbierak. Jakoś damy radę. A mój jest taki malutki? Moja drałuje. Moja pewnie też jest podobna. Ale drałuje porządnie, no.
jeszcze na karpiówce. Ale nie chcę się jeszcze dać pokazać. Drałuję porządnie. Ej, bo na twoją teraz już jest kaplica. Czekaj, czekaj, nie ciągnij. Bo moja jest pod twoją. Moja jeszcze nie chce wyjść. No, moja już jest. Bo jest chyba na tym mam branie. No ja miałem jeszcze na tamtej jednej branie. Weź mi podbierz i pomóż tam. Czekaj, czekaj. No nie, no nie da rady. Chodź, chodź. Opa! No i dablecik. Aż się zmęczyłem. Nagracie czy coś? Nie, ja mam tutaj. Dobro. Jest taki karpiusz, on. Ale waleczy naprawdę. O, mam branie. Z rybą do brania. Puszczam go. Chyba jest. Oj, teraz jest ryba. W końcu. Na sprężynę. Drałuje dobrze. O no nie, i puściła. Ajajaj. Albo i? Ty coś... Siedzi coś, ty. Podaj mi podbierak. Co to za maluszek? Dobra, nawet nie podawaj tego podbieraka. Podbiorę go. Jaki mały. Co to jest? Ej, on siedział nie wiadomo ile na tej wędce, bo taki maluszek to nie mógł w ogóle nic zrobić. Bo... To ja go wypuszczam. Taki przystojniak leci do wody. Ale śmieszna ryba naprawdę. Siedziała na wędce. Nawet o tym nie wiedziałem. Plum. Jest coś. O, jest coś. Ryba się nagrywa. Jest ryba. Na tej metodzie, co zmieniłem ze sprężyny. Wezmę sobie podbierak. Op. Mam aktualnie jedną wędkę w wodzie. Przerzucałem przed chwilą jedną, bo już takie ostatnie przerzuty chciałem zrobić. I akurat trafiło się branie. Co mnie bardzo cieszy. Trzecia rybka. Mam nadzieję, że ją wyholuję. Idzie mi strasznie w ziele tam. Ale fajnie walczy. Te ryby tutaj naprawdę trzeba im przyznać, że walczą pięknie. Jest to karpik. Jaki? Taki. W miarę. Dobra. Dzięki. Dobra. Nieduży, ale fajny. Nie takie rybki cieszą. Nie, ja wypuszczam. Wypuszczam. No. Ja wypuszczam do wody wszystkie. Dobra. Popłynął. Ale już jest git i ciągnę coś fajnego. Strasznie blisko mojej żyłki jest z drugiej wędki. Staram się go odbić.
Dobra. Jest i kar. Popłynął. Dobra, więc to by było na tyle w tym materiale. Udało nam się w sumie nawet nie najgorzej połapać. Wpadło trochę karpi, trochę okoni, także jest naprawdę dobrze. Wbijajcie jeszcze na mojego Instagrama, tutaj wyświetla wam się nazwa. Oraz na kanał Wojtka, bo u niego też będzie film. I u niego też będzie film, bo my nagrywamy ja swoje ryby, on swoje ryby, wiecie o co chodzi. Także koniecznie wbijajcie. A już się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.